Cześć wszystkim, z tej strony Urgot i dzisiaj znowu sobie otworzymy trochę skrzynek. Tak stwierdziłem, że trzeba by jakoś rozpocząć ten nowy rok i ocenić, jaki on będzie na podstawie oczywiście kupionych skrzyneczek. Kupiłem ich dyszkę. Mam nadzieję, że poleci trochę fragmentów tej skrzynki porowej. To też się dostanie parę fajnych może skinów i się zwiększy troszkę pula. Mam tutaj odłożone 1000 esencji, w razie czego mam jeszcze timo do wywalenia. Także no zobaczmy, jak to w ogóle pójdzie, bo jestem ciekaw. Dawno nie otwierałem takiej dużej ilości skrzyneczek. Ja mam jeden cukierek, bo odblokowałem sobie ostatnią ikonkę tego karakana małego, cukiereczka. Może uzbieramy. Znaczy nie wiem, tam się chyba dostaje jedną tylko jeden cukierek za jedną skrzynkę. Może gemstone'y polecą, zobaczymy. Ale dobra, otwieramy. I tym razem nie klikamy open ten, tylko zwykłe open. Dobra, mam nadzieję, że będzie coś fajnego. Oby się nie zaczęło od czempiona. Coś pięknego. No coś pięknego, to jest taki dobry skin. Mimo, że nie gram Heimerem, naprawdę jego rozważam do lokowania w tym momencie. No i cukiereczek standardowo. Boże, cudownie się zaczął, cudownie. No jest piękny, no kurczę. To będzie aż błąd go nie odblokować. Uwaga! No napastnik Lucian może być. Nie ma tragedii. Ale raczej go wywalę, bo mam do Luciana tego skina, z którym wyszedł, czyli tego takiego z białymi dreadami. Nie pamiętam, jak się nazywa. Ten matrixowy taki troszkę. Dobra, kolejna skrzynka. No. Riot! Dlaczego ty to robisz? Naprawdę, w dwóch skrzynkach pod rząd ten sam skin. Rozumiem. Rozumiem, jakby to się stało w skrzynkach tych tutaj. Tam jest pula skinów bardzo mała. A w tym momencie w lidze jest ile czempionów? Czempionów jest... Riot! What the fuck, w tym momencie jest 134 czempiony. Każdy ma pośrednio 3 skiny. To daje około 429 skinów, dobrze pamiętam. I ja dostaję z tych prawie 5500 skinów dwa razy te same pod rząd. O co chodzi? Ja się pytam. Dobra, to lecimy dalej. Battlecast Urgot. Z tego skina bym się bardzo cieszył, gdyby nie fakt, że już go mam. Bardzo bym się za to ucieszył z trzeciego fragmentu poro skrzynki. A w ogóle te mi się RP zbugowały, nie powinien już ich mieć. Jakby co, próbowałem kupować za te RP, których rzekomo nie mam, niestety się nie da. Żeby nie było, że zmarnowałem okazję. Malzahar. No Malzahar realniemy sobie, bo w ogóle nim nie gram. Nie wiem w ogóle po co miałbym czego skina trzymać. Jeszcze 6 skrzyneczek, potrzebuję tylko jednego fragmenta do poro Kinga. Czesta Kinga. O, to jest piękny skin, tylko szkoda, że Ryzen nie gram. On jest świetny ten skin. Naprawdę Varusa bym chciał z tej serii. W ogóle liczę na jakiegoś fajnego skina do Sejuani, bo ostatnio ją zacząłem mainować. I na rękadach nią cisnę i jest bardzo mocna, fajny champion i w ogóle. Dobra, piąta skrzyneczka. Pantheon, no dobra, w końcu jakiś champion shard musiał polecieć. To byłby zapewnik bez champion sharda, w ogóle i tylko jeden póki co z ilu tą skrzynek otworzyliśmy. 6-7 skrzynek i dopiero tylko pierwszy champion shard. Nie ma tragedii, jest super, naprawdę super. Drugie skiny dosyć lecą. No, oczywiście pomijając dwa razy Ryza. No i ten, Luciana, ten rajst w sumie też jakoś super drogi nie jest, a ten też w ogóle. Ale mamy póki co takie trzy drogie skiny, na pewno Teemo wywalę, bo Teemo nie gram w ogóle. Dobra, open. O, Hextech, ej, ładny ten wart, podoba mi się. Nawet rozważę odblokowanie go. No i cukiereczek standardowo. Kurczę, aż 1000 ten wart kosztuje. Epic Ward Skin Shard? To jest jakiś epicki wart? Nie, czekajcie, aż to wygoogluję. What? 5 gemstone'ów trzeba na tego warta, ja go bierę. Kurczę, piękna sprawa. 1050, ale ja go odblokuję, jak mi starczy. Dobra,
Dostał 3 skrzynki, licza na ten jeden durny fragment. Jak nie, to do Kubo i RP. Riven. No, nie cieszę się jakoś specjalnie. 2 skrzynki. Demolisher Nunu. O, to jest fajny skin. To jest fajny skin. Mi się troszkę kojarzy, pamiętam, wcześniej mi się on kojarzył z Władcą Pierścieni. Nie wiem czemu mi strasznie te trole przypominał, te takie opancerzone. Ten Nunu. Gdzie on jest? Chcę go zobaczyć w lepszej jakości, rozdzielczości. Tu. No, ten spoko wyglądać. Ostatnia skrzynka. Ile on w ogóle kosztuje? Nie jest drogi. Dobra. Pyk. O, są 3 luty. Oj, bateria pada w telefonie. Są 3 luty. Może będzie trzeci fragment do skrzynki. I... tak! Mamy trzeci fragment, czyli nie będzie więcej niestety openingu, ale za to będzie, kurczę, skrzyneczka z permanentnym skinem. Dobra, otwieramy. Oby coś dobrego poleciało. Pierwszy raz otwieram tego typu skrzynkę. Pierwszy raz w ogóle widzę tę skrzynkę na oczy, ona wygląda ciekawie. I to jest gwarantowany perma skin. Pyk. Coś ładnego, coś ładnego. Nie to miałem na myśli, mówiąc ładne. Dobra, zobaczmy, co możemy tutaj odblokować. Tego karkana już chyba mam odblokowanego. A mimo to cały czas mogę odblokować, bez sensu. Przepadnij, nie chcę cię odblokowywać. Dobra. Ten wart mi tak kusi, ten wart wygląda super. Normalnie kosztuje co? 1350 RP za warda. Oj, tutaj troszkę się obniżyłem za bardzo. Dobra. Tutaj sobie na pewno nie tego. Tego tutaj. O, ale tego jeszcze nie mam, sobie go odblokuję pingwinka. Ikoneczka zawsze spoko. Dobra. Nie wiem, co z tymi skinami zrobić, szczerze powiedziawszy. Jak to zarządzić nimi? Czy rolować po prostu te same, czy co? Kurczę, poprawię te kamery, bo ona to jest dramat. O, pięknie. Super. Bo stąd nie mam niczego takiego, który bym bardzo chciał odblokować. Może ten Heimer, ale tym Heimerem jednak nie gram. Dobra, zrobimy YOLO. Przerolujemy sobie te 3 skiny. Chociaż nie, ten Nunu mnie troszkę 600 kosztuje. Dobra, przerolujemy sobie te 3. Tego Karakana. Tito. I jednego Luciana. Mam nadzieję, że pójdzie coś fajnego równie drugiego. Uwaga, esencja. No to nie wróży dobrze. Pewnie będzie Legacy skin jakiś taki niedostępny. Bonklao, Shyvana. Nie bardzo, ale tę esencję chociaż dostaliśmy troszkę. Dobra, Warda bierę, Wart jest piękny. W sensie, może piękny nie jest, ale jest na pewno cholernie rzadki. Nie widziałem w ogóle jeszcze takiego w grze. To jest coś, to jest na pewno coś. Dobra, i co z tym dalej robimy? No niestety, no muszę go wywalić. Disenchant, sorry, koledzy. Disenchant. Nunu sobie odblokuje. Upgrade. Dobrze, mamy Nunu. I te 3 sobie przerolujemy. Reloro. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Dobra, coś fajnego na koniec. Esencja. Zawsze się przyda jakoś. Waterloo Miss Fortune. Do Miss Fortune mamy chyba arcade skina. Ale to nie jest chyba zły skin, Waterloo. Już patrzymy. Collection. Miss Fortune. Chodź tu, Waterloo. No mamy te arcade. Ojej, to jest jeden z pierwszych skinów do niej. Zobaczymy, jak będzie w grze wyglądał. Opening? Mogło być lepiej. Z tego co pamiętam, chyba pierwszy mi jakoś bardziej przypadł do gustu. Tutaj liczyłem na coś fajnego, jakoś Sejuani. Może skin do Ivern'a, ojoj, albo skin do Ivern'a przytulił, gdyby mi poleciał. Dobra.
Wierzę, że pójdzie ciekawiej ten opening. Ale zły nie jestem, no co mam mówić, no. Najbardziej zasmucił mnie ten skin, który mi poleciał ze skrzynki Poro. A poza tym było w porządku, było w normie. Także no. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I zobaczcie nasze inne materiały. Nasze poprzednie openingi, odcinki. Zapraszam na live'y, które możliwe, że teraz będą częściej, bo zaopatruję się w trochę lepszy internet. Mam nadzieję, że będzie ładnie chodził. I tyle. Także no. Jeszcze raz w ogóle wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku. Od tego w ogóle powinienem zacząć, ale no niestety będzie tak na koniec. I dzięki, jeszcze raz dzięki za oglądanie i na razie.